polecany sen. Lato to czas żniw nie tylko dla rolników, ale także dla wszelkiej maści oszustów i naciągaczy. Złodzieje bezlitośnie wykorzystują nasze urlopowe nastawienie, a co za tym idzie, obniżoną czujność. W dzisiejszym wydaniu wiadomości przestrzegamy przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od seniorów, podpowiadamy, co zrobić, by nasze dane osobowe nie wpadły w niepowołane ręce, a także ostrzegamy przed włamywaczami grasującymi na jednym z niskich osiedli. Jest piątek, 31 lipca, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Prawie 4000 zł nagrody za wskazanie oprawcy kota Bolka. 3-miesięczny areszt dla sprawcy tragicznego karambolu na autostradzie A4. Być jak piraci z Karaibów. Wiadomości zaczynamy, powracając do sprawy kota Bolka, nad którym znęcał się oprawca z Głuchołaz. Ta historia poruszyła całą Polskę. O sprawie informowały media ogólnokrajowe i lokalne. Uroczy zwierzak po traumatycznych przejściach dochodzi do siebie i czuje się coraz lepiej. Niestety sprawcy tego haniebnego czynu wciąż nie ujęto. Nagroda za wskazanie oprawcy Bolka dzięki zaangażowaniu ludzi poruszonych tą historią wzrosła do kwoty blisko 4000 zł. Rozwoju człowieczeństwa świadczy stosunek ludzi do zwierząt. Nie ma wątpliwości lekarz weterynarii Robert Ratajski, pod którego opieką znajduje się Bolek. Postrzelone zwierzę, o którym od 2 dni mówi cała Polska, na szczęście powoli dochodzi do siebie. Bolek czeka teraz na prawdziwy dom. Wiem, że już jest wielu chętnych na to, żeby go adoptować po wszystkim. Nawet jakaś osoba z Warszawy chce go przygarnąć do siebie. Więc odzew naprawdę jest bardzo duży, no, w całej Polsce właściwie. Wczoraj dzwoniła do mnie pani z Bydgoszczy, że chciała wpłacić pieniążki, nie wiedziała, w jaki sposób, na leczenie, na ratowanie Bolka. Także odzew naprawdę jest bardzo duży i ludzi dobrej woli dla zwierząt jest naprawdę sporo w naszym kraju. Sprawa Bolka rzeczywiście poruszyła wiele osób. Stowarzyszenie Ludzie Przeciwko Myśliwym ufundowało nagrodę 1000 zł za pomoc w ujęciu sprawcy znęcania się nad kotem. Dzięki zaangażowaniu internautów ta kwota wzrosła prawie 4-krotnie. Dzięki wpłatom od pojedynczych osób nagroda za wykrycie oprawcy Bolka wynosi już 3700 zł. Bolek naprawdę bardzo dużo zniósł. Jest to kotek niezwykle ufny do ludzi, jest po prostu takim klasycznym miziakiem i szkoda, że spotkało go takie bestialstwo. Sprawa taka jak ta Bolka to niestety nie odosobniony przypadek. Kilka dni wcześniej operowałem wronę, która miała śrucinę utkwioną w skrzydle i złamaną kość ramieniową przez postrzał właśnie. Wrona, przypominam, jest zwierzęciem chronionym w Polsce. Co jakiś czas trafiają do nas zwierzęta postrzelone, również ze złamaniami z tego powodu, bo takie pociski potrafią drobne kości złamać. Według policyjnych statystyk z roku na rok rośnie liczba postępowań wszczętych z powodu zaniedbania lub maltretowania zwierząt. W okresie wakacji liczba psów i kotów przyjmowanych do schronisk zwiększa się o mniej więcej 1/3. Także po świętach na ulicę trafia wiele nietrafionych czworonożnych prezentów. Przed świętami kupujemy dzieciom bardzo często pod choinkę zwierzęta jako prezenty. Potem te zwierzęta znajdujemy na śmietniku, na chodnikach, szukające swojego nowego domu. Znęcanie się nad zwierzętami jest zagrożone karą do 3 lat więzienia oraz grzywną. Niestety wiele spraw jest umarzanych z uwagi na tak zwaną niską szkodliwość społeczną czynu. Mimo tego reagujmy, gdy naszym braciom mniejszym dzieje się krzywda. Jeżeli Państwo widzicie w swojej okolicy sytuacje, w których Wam się wydaje, że zwierzę jest źle traktowane, że jest bestialsko traktowane, zgłosić to należy do powiatowego lekarza weterynarii. Żeby to było mocniejsze, można to zgłosić jeszcze do najbliższej organizacji pozarządowej. Niestety nawet najlepsze i najbardziej restrykcyjne prawo nie pomoże, gdy brakuje edukacji. Dzieci i dorosłych trzeba uczyć szacunku do zwierząt. Ja nie jestem zwolennikiem zaostrzania różnych przepisów tak, żeby ktoś za nami z pałką stał i nas zmieniał.
Tu chodzi o to, żebyśmy raczej przyzwyczajali nasze dzieci do szanowania przyrody, do szanowania innych ludzi i do szanowania zwierząt. Na wnuczka, na inkasenta czy na akwizytora wyobraźnia oszustów nie zna granic. Wykorzystując naiwność i łatwowierność starszych osób, złodzieje często pozbawiają je oszczędności całego życia. W ostatnim czasie w naszym regionie doszło do kilku przypadków wyłudzenia pieniędzy od seniorów. My po raz kolejny przestrzegamy przed naciągaczami i podpowiadamy, jak nie dać się oszukać. Dzwoni telefon. To twój wnuk. Jest podekscytowany, dlatego nie poznajesz głosu. Właśnie kupuje dom! Do podpisania umowy brakuje mu tylko pieniędzy. Pilnie potrzebuje twojej pomocy. Prosi o pożyczkę. Po pieniądze przyjdzie pracownik kancelarii. Wszystkie oszczędności oddajesz nieznajomemu. Właśnie padłeś ofiarą oszustwa metodą na wnuczka. Nowy dom to jedna z wielu historii używanych przez złodziei udających rodzinę. Nie daj się złowić na wnuczka. Przez telefon nie widzisz, z kim rozmawiasz. W razie podejrzeń dzwoń na policję. Telefon 112. Sezon urlopowy trwa w najlepsze. Niestety nie dla naciągaczy i oszustów. Kampanie społeczne w mediach ostrzegające na przykład przed złodziejami wyłudzającymi pieniądze metodą na wnuczka sprawiają, że coraz więcej prób oszustw jest udaremnianych. Niestety naciągacze nie zasypiają gruszek w popiele i wciąż prześcigają się w pomysłach, jak wyłudzić od nas pieniądze. W ostatnim tygodniu faktycznie na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy kilka takich oszustw bądź też usiłowań do starszego mieszkańca naszego miasta. Przyjechał rzekomy sprzedawca. Mężczyzna oferował temu starszemu panu kurtki. Wykorzystując chwilę nieuwagi, widząc, gdzie ten przechowuje pieniądze, trzyma te pieniądze, poszedł za nim, skradł mu te pieniądze. To było około 12 tysięcy złotych. W miniony wtorek do seniorek zapukała kobieta podająca się za pracownicę opieki społecznej. Powiedziała, że chce wypłacić jej świadczenie w wysokości 200 zł. No niestety ta fałszywa pracownica opieki społecznej okazała się złodziejką, również wykorzystując ten moment nieuwagi starszej pani skradła 7 tysięcy złotych. Sposób na zapobieganie wyłudzeniom to przede wszystkim informowanie osób starszych żyjących w naszym otoczeniu o metodach stosowanych przez przestępców. Zapewnijmy seniorów, że w sytuacjach wątpliwych zawsze mogą się nas poradzić, a jeżeli faktycznie będziemy potrzebowali pomocy, to skontaktujemy się z nimi osobiście. Powinniśmy informować naszych bliskich, starsze osoby o zagrożeniu właśnie takich oszustw jak na wnuczka, na policjanta, osób, które będą próbowały wyłudzić od nas pieniądze, żebyśmy nie wpuszczali do domu osób obcych, nie dawali im pieniędzy. Powiedzieć o tym, że zawsze mogą do nas przedzwonić w sytuacji, w której nie będą czegoś pewni, że kiedy będziemy potrzebować od nich pomocy, skontaktujemy się z nimi osobiście. Powinniśmy też uważać na osoby starsze w naszej okolicy, które niekoniecznie są naszymi dziadkami, są na przykład naszymi sąsiadami, a wiemy, że są samotni. Powinniśmy im zawsze pomóc, powiedzieć, że zawsze mogą się do nas zwrócić o pomoc. Eksperci przestrzegają także, by nie trzymać dużej gotówki w domu w przysłowiowej skarpecie. Znacznie bezpieczniej jest przechowywać pieniądze w banku. Bezpieczeństwo zachowania pieniędzy w skarpecie wiąże się z możliwością ich chociażby kradzieży w domu. W banku mamy bankowy fundusz gwarancyjny do 100 tysięcy euro, w związku z tym te środki są bezpieczne. Oszuści bez najmniejszych skrupułów wykorzystują podeszły wiek lub łatwowierność seniorów, okradając ich z oszczędności całego życia. Uczulajmy więc starsze osoby w naszym otoczeniu, by kierowały się zasadą ograniczonego zaufania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktowały się z policją. Jest 3-miesięczny areszt dla 59-letniego Hiszpana, który w zeszłym tygodniu spowodował karambol na autostradzie A4. W wypadku zginęły 4 osoby, wszystkie pochodziły z Nysy i okolic. W związku z tym tragicznym wydarzeniem przez 3 dni w naszym mieście trwała żałoba ogłoszona przez burmistrza Nysy, Kordiana Kolbiarza. Przypomnijmy, do tragicznego karambolu doszło w ubiegły czwartek, 24 lipca, około godziny 18.30 w powiecie oławskim na 174 km autostrady A4. Samochód ciężarowy, który spowodował wypadek, kierowany był przez obywatela Hiszpanii. Pędzący tir staranował stojące w korku 10 samochodów i busa. Naczepa tira na miejscu zabiła 4 osoby przebywające w busie. 13 zostało rannych. Do niedawna kierowca tira przebywał w szpitalu i śledczy musieli poczekać na jego wyjaśnienia. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, jednak nie był w stanie wytłumaczyć, jak doszło do wypadku. Na wniosek prokuratury mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym Hiszpanowi grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. Ofiarami karambolu byli mieszkańcy Nysy i okolic. Do środy trwała w naszym mieście żałoba ogłoszona przez burmistrza Kordiana Kolbiarza.
Policja apeluje do mieszkańców Nysy i okolic o dokładne zabezpieczanie swoich mieszkań. Na osiedlu Podzamcze doszło w poniedziałek do dwóch włamań. Złodzieje do mieszkań weszli przez balkon, a kolejno przez otwarte okna. Ich łupem padła biżuteria oraz pieniądze. Należy pamiętać, że złodzieje mogą obserwować nasze mieszkanie przez dłuższy czas i czekać na odpowiednią okazję. Pamiętajmy o zamykaniu okien i balkonów, a szczególnie zadbajmy o zabezpieczenie naszego mieszkania podczas urlopu. Uwaga kierowcy! Na drodze krajowej numer 46 na trasie w kierunku Opole-Wrocław zwężono przejazd o jeden pas. Zmiany zostały wprowadzone w związku z budową obwodnicy Nysy, która ma zostać ukończona w 2017 roku. Znikają czarne chmury unoszące się nad remontowaną nyską zaporą. Upadłość hydrobudowy i problem z drugim jazem opóźniły realizację zadania, jednak nie przeszkodzi to w dokończeniu inwestycji, a finansowanie unijne nie jest zagrożone. Jaz przy moście Bema zostanie wyłączony z projektu. W jego miejsce powstanie przepławka dla ryb. Już niebawem zostanie ukończony budynek obsługi zbiornika, remontowane są także dwie przepompownie oraz udrażniane jest kilka kilometrów koryta Nysy Kłodzkiej. Prace zostaną ukończone jeszcze w tym roku. Policja schwytała kolejnego niechlubnego rekordzistę. Pirat drogowy pędził swoim Audi prawie 240 km na godzinę. Zdarzenie miało miejsce w środę na drodze z Nysy do Opola pomiędzy wsiami Sidzina i Pakosławice. Audi kierowane było przez 38-letniego mieszkańca powiatu lublinieckiego. Kierowca stracił prawo jazdy i teraz o jego losie zadecyduje sąd. Na liczący 1,5 km prostym odcinku drogi między Siedziną a Pakosławicami w ciągu ostatnich 10 lat zginęło 10 osób, a 16 zostało rannych w wypadkach. Już nadchodzący weekend niebo nad Kozielnem zapełnią balony, odbędzie się bowiem kolejna edycja aeropikniku. W piątek będzie można kibicować na zawodach baloniarzy oraz podziwiać nocne pokazy balonów. Oprócz lotów balonowych podziwiać będzie można także występy artystyczne. W piątek aeropiknik startuje o 19, w sobotę natomiast o 14. 1 sierpnia punktualnie o godzinie 17 w tak zwaną godzinę W przez minutę w całej Polsce zawyją syreny. Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zachęcają, aby po raz kolejny uczcić pamięć walczących w Powstaniu Warszawskim. W tym roku obchodzimy 71. rocznicę powstania. 1 sierpnia wywieszone zostaną flagi narodowe przed budynkiem Urzędu Miejskiego, przy Bazylice, na placu 50-lecia Armii Krajowej oraz na placu Kopernika. Posługując się skradzionymi danymi osobowymi w minionym roku, oszuści próbowali wyłudzić aż 9 tysięcy kredytów na łączną kwotę 400 milionów złotych. Uważajmy, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym, przestępcy są szczególnie aktywni. Nie bagatelizujmy utraty naszego dowodu czy paszportu, bo możemy wpaść w poważne tarapaty. Najwięcej prób oszustw i wyłudzenia danych osobowych przypada na okres wakacyjny. Chcąc wypocząć od pracy i obowiązków dnia codziennego, często oddajemy się przyjemnemu leniuchowaniu i nie myślimy o wydawałoby się tak prozaicznych sprawach jak nasze dokumenty. Nie traćmy jednak czujności, wyjeżdżając na wakacje. Nasz dowód czy paszport może być bowiem łakomym kąskiem dla naciągaczy i oszustów. Pamiętajmy, gdy na przykład wynajmujemy pokój w hotelu czy wypożyczamy sprzęt rekreacyjny, nie mamy obowiązku pozostawiania naszych dokumentów u usługodawcy. Jest to absolutnie niezgodne z prawem. Ustawa, która reguluje dowód osobisty, mówi, że nie wolno udostępniać nikomu swojego dowodu osobistego, jak i nikt nie może, poza organami do tego uprawnionymi, od nas pobierać dowodu osobistego. Jeśli pozostawimy komuś nasz dokument tożsamości, narażamy się na duże niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo możliwości kradzieży tożsamości. Przez ten czas, po pierwsze, że można go skserować, można go wziąć i ewentualnie na podstawie tego dowodu osobistego zawiązać umowę cywilnoprawną, można pobrać kredyt bankowy, można wykonać szereg bezprawnych, prawnie negatywnie ocenianych czynności, które mogą dla danej osoby skończyć się tragicznie. A co zrobić w sytuacji, gdy zgubimy nasz dowód lub paszport, albo gdy zostanie nam on skradziony? Przede wszystkim powinniśmy go jak najszybciej zastrzec. Powinniśmy zgłosić utratę dokumentu na policję, do najbliższego organu gminy,
do konsulatu, jeśli jesteśmy za granicą, oczywiście wyrobić nowy dokument. Ale przede wszystkim powinniśmy zastrzec go i zgłosić utratę dokumentu do banku. Może to być jakakolwiek placówka bankowa, niezależnie czy mamy w ogóle konto, czy mamy kredyt w banku. Powinniśmy zastrzec ten dokument w banku, ponieważ wówczas bank przekazuje tę informację do systemu dokumenty zastrzeżone, z którym współpracują takie instytucje jak firmy telekomunikacyjne, Poczta Polska i wszystkie banki są wówczas zawiadomione o tym, że ten dokument już jest zastrzeżony. Przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane osobowe możemy też uchronić się, korzystając na przykład z usługi Alert Strażnik Kredytu. Jest to bardzo proste narzędzie, które, jeśli jesteśmy w jego posiadaniu, pozwala na uzyskanie informacji z BIK-u każdorazowo, gdy do BIK-u wpłynie z banku lub SKOK-u informacja o złożonym wniosku kredytowym. Pragnę tutaj przypomnieć, że kredyty to nie tylko poważne kredyty gotówkowe czy hipoteczne, ale także powstają one wówczas, kiedy dokonujemy zakupów na raty. Kiedy nic nie kupowaliśmy na raty, kiedy nie wnioskowaliśmy o kredyt, a przychodzi do nas SMS z alertem Strażnik Kredytu, może to po prostu oznaczać, że ktoś próbował wziąć kredyt na nasze dane osobowe. W związku z tym wówczas taki SMS jest dla nas sygnałem, że powinniśmy zgłosić się do tego banku i wyjaśnić sprawę. Dbajmy o nasze dokumenty tożsamości. Znajdują się tam ważne dane osobowe. Rozsądek przy korzystaniu z nich oraz szybka reakcja w przypadku ich utraty gwarantują nam bezpieczeństwo i spokojne wakacje. Rozwiązywanie zagadek, czytanie map, łowienie ryb i wymyślanie własnego symbolu, a przede wszystkim wyobraźnia. Wychowankowie Nyskiej Świetlicy Środowiskowej przenieśli się na pokład statku dryfującego po otwartym oceanie, gdzie mogli poczuć się jak prawdziwi piraci. Tuż za nimi podążał nasz dziennikarz. Zapraszam wszystkich piratów na pokład! Będzie uroczyste ślubowanie! Ja nie wiem, będzie! Ahoj! Świetlica środowiskowa działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie zorganizowała dla swoich podopiecznych tematyczne podchody w ramach akcji Aktywne Lato, co wy na to. Dzieci dzielnie przemierzały piracki świat. Zorganizowaliśmy dzieciom grę terenową z motywem na wyspie z piratami. Dzieciaki otrzymywały mapę i dążyły za mapą w celu rozwiązywania zadań. Które z początku wydawały się całkiem proste, od choćby... Na początku miały stworzyć swój własny znak i narysować go na lewym policzku. Następnie miały przejść przez magiczny piracki labirynt. Kolejnie miały łowić rybki. Jednak z każdym zdaniem poprzeczka była podnoszona. Dzieci musiały zarówno pogłówkować, jak i stworzyć dobrze współpracujący zespół. Musiałyśmy z koleżanką, ona musiała dać do tego ręce, ja też. I musiałam się napić bez pomocy rąk i potem musiałam je podać. Ja tak samo miałam zrobić. Nasz partner musiał nam, my mieliśmy zawiązane oczy, a nasz partner nam mówił, w którą stronę mamy iść. Na koniec zmagań punktem kulminacyjnym było oczywiście zdobycie Wyspy Piratów. Na uczestników czekały dyplomy, piracki poczęstunek i magiczny napój. Uczta, dobra uczta. Z magicznym napojem w formie tymbarku. Na zakończenie odbyło się uroczyste ślubowanie, w którym dzieci zostały mianowane na piratów, ale bez obaw. Ślubowały same dobre rzeczy. My, majtki pokładowe, przyrzekamy na swoją głowę. Przyrzekamy na swoją głowę. Zawsze swoje pokoje polerować. Zawsze swoje pokoje polerować. I codziennie swoje zęby szorować. I codziennie swoje zęby szorować. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości regionalnej telewizji opolskiej zapraszamy w najbliższy wtorek, 4 sierpnia. Udanego weekendu i do zobaczenia.